Mówią o nas Mary and Ashley. Nigdy Mary, nigdy Ashley. Zawsze Mary and Ashley. Kiedy ktoś zawoła Mary, zawsze odpowiada Ashley. A jak ktoś przestraszy Ashley, składają się liście Mary. Dlatego mówią o nas Mary and Ashley. Nigdy Mary, nigdy Ashley. Mary i Ashley były egzemplarzem eksperymentalnym. Nie mieliśmy złych intencji. Był wieczny, lutowy poranek tego roku. Pracownicy byli w gotowości już od 8 rano. O godzinie 9 zaczął padać śnieg. 180 sztuk po 16:50. Mimozy właśnie przekroczyły granicę transportem z Holandii. Jeszcze dzisiaj w nocy zostaną odebrane w Broniszach. Jutro przekroczą granicę ogrodu. Proszę być w gotowości. Odbiór godzina 10. Znaleźli się w piekielnej sytuacji. Mimozy to rośliny z południa, nie lubią chłodu. Mogły być ich ostatnie chwile, ale transportu nie zatrzymasz. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Przetrwałyśmy wszystkie. Jednak najgorsze było jeszcze przed nami. Przesadzanie. Po przyjeździe najwyraźniej okazało się, że nasze doniczki są zbyt małe. Wszystkie zostałyśmy przeniesione do laboratorium, gdzie dzielono nas na mniejsze grupy. Dowolnie, całkowicie przypadkowo, byłyśmy ostatnią doniczką. Zobacz, została ostatnia doniczka. Świetnie. Może nie będziemy jej rozsadzać? To znaczy? Zostawimy ją taką, jaka jest i będziemy obserwować proces wzrostu. Sugerujesz, że popełniliśmy błąd? Przecież te doniczki były za małe, musieliśmy. Zostawimy ją jako egzemplarz eksperymentalny. Zahamujemy proces wzrostu, jesteś tego pewna? Oskar, nauka to jest wielkie wyzwanie i ryzyko. Ktoś musi je podjąć. Dobrze.